Okay, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik na temat Lumii 930 i o bezpiecznym wyciągnięciu całej tej szybki z wyświetlaczem. I pokażę Wam, w których momentach warto uważać, żeby nie uszkodzić tasiamek od tego wyświetlacza. Lecimy z filmikiem. Tu widzicie tą Lumie 930, tu jest sprawna płyta od niej. Więc samo wyciągnięcie polega na tym, że musimy po prostu podgrzać ją. Jeżeli mamy jakiś podgrzewacz dla ekranów LCD, no to jesteśmy w super, hiper, mega fajnej sytuacji. Okładziemy taki LCD, rozgrzewamy go i wyciągamy samą szybkę LCD. Jak widzicie. Odpowiem Wam od razu, że sama szybka się trzyma na kleju wokół ramki. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu więcej. Po bokach najmniej. I tutaj. I to wszystko. Jedynie wychodzi jeszcze taśma od LCD przez tą szparę tutaj. I jedyna taśma, która przechodzi przez obudowę. I Teraz pytanie. Ok. Załóżmy, że mam już podgrzany ten wyświetlacz, że w takiej temperaturze ten klej już się zmiękczył. Ja sobie to robiłem kostkami. Na co teraz warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, zacząłbym od tej strony, podważanie od góry. Od góry idąc stopniowo w dół, ponieważ na dole mamy. Całą taśmę, to jest miejsce tam, gdzie mamy mikrofon od rozmów. Na samym dole, czyli telefonu, tutaj od góry mamy głośniczek od hmm, tego, jak nam ktoś mówi, jak rozmawiamy przez telefon. Także mówię, lecimy od góry, delikatnie po bokach, kostkami. Ja sobie wkładałem tutaj jedna, tutaj druga. Tutaj trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Także on już był już na takiej części podważony. I najdelikatniejsza część od samego dołu, żeby nie uszkodzić tej tasiemki tutaj. Dlaczego o tym Wam mówię? Bo ją ja uszkodziłem. To jest mój pierwszy w ogóle wyświetlacz LCD od Lumi 930, który wyciągałem z ramki. No i po prostu nie wiedziałem, że mogę kostką, jadąc tutaj po boku, zahaczyć o tasiemkę. Ale ten NCD tak już był uszkodzony, także nic wielkiego się takiego nie stało, ale ten film będzie po to, żeby pokazać innym, na co mają zwrócić szczególną uwagę. Czyli jak widać tutaj ta tasiemka jest najbardziej takim newralgicznym punktem. No i sam wyświetlacz LCD od drugiej strony. On jest po prostu, to jest samolet. To jest tak cieniutka płyteczka, że minimalne podważenie, naciśnięcie na nią powoduje pęknięcie, I teraz tutaj pod mikroskop wróciłem, żeby. Pokazać tą tasiemkę, jak ona jest yy, przejechana, właśnie kostką. Co so, ja tutaj to już chyba odpinałem? Nie, to już odpinałem, chyba. Widzicie? Po prostu kostką jadąc złóż tej krawędzi. Zahaczyłem o tasiemkę, Dobrze y, całkowicie nie przeciąłem. I to był mój błąd, bon właśnie. Powinienem delikatnie tutaj na samym dole tą kostką podważać, tak żeby y, nie dotknąć tej taśmki. A ja mocno kostkę włożyłem i jechałem, jechałem aż w końcu trafiło na i. Mamy gotową musterkę, która jest praktycznie bardzo ciężka w naprawianiu bez porządnego sprzętu. I tutaj jest taka czarna farba, którą trzeba najpierw usunąć, żeby dostać się do tych ścieżek. Co będę też chyba jeszcze robił. Jak widzicie. Jest przynajmniej 5-6 ścieżek do zrobienia. Odstępy nimi, między nimi są tak malutkie, że to się w głowie nie mieści. O, i tutaj macie już obrazek, jak już usunąłem skalpelem tą czarną farbę. Tu są ścieżki, i trzeba z tych e, ścieżek jeszcze usunąć następną warstwę. Do której się dostaniemy do rdzenia, czyli do miedzi. Jeżeli dostaniemy się mo i poskrobimy sobie taką ścieżkę e, do gołej miedzi, to wtedy możemy bawić się albo w druciarstwo. Tylko tutaj drucik jest e, tak cienki, że wyobraźcie sobie od plecionki do cyny, jak ktoś ma, niech weźmie plecionkę i ją troszeczkę rozwarstwi. I weźmie taki jeden drucik z pecionki. To taki jeden drucik z pecionki to jest grubość tej ścieżki. A żeby to polutować, to to jest hardkorowa robota. Mówię wam, to jest hardkorowa robota i tak się zastanawiam ciągle nad procesem, który by pozwolił mi na zrobienie takiej tasiemki. Czy zaczynając może od krótkiej łączę dwa punkty tutaj potem druga ścieżka robię jeszcze dłuższą dwa razy dłuższą załóżmy niż ta jest żeby nie zawadzać o nią łączę jeden i drugi, potem trzeci czwarty wiecie o co chodzi żeby po prostu grotem Gdyby było to wszystko w jednej linii, to wtedy grotem mógłbym już zahaczyć o pierwszą, tak? Jakbym robił to tutaj pod spodem, a tak jakbym robił to jakoś takimi odcinkami, że tutaj najkrótszy, tutaj dwa razy dłuższy i tak dalej. Być może udałoby się to jakoś polutować. Nie mówię, że to jest głupi pomysł. Bo to w sumie nawet jest dobry pomysł. Druga metoda no to jechanie tego cyną. Ale tak, żeby tak zrobić, cyną, żeby wszystkie ścieżki się tak fajnie polutowały, bez żadnych zwarć, to, to jest mega, mega losowanie, szczęście. No, a jakąś kolejną metodę nie przychodzi mi na głowy. Na razie. Także albo jakieś takie mega truciarstwo. Zaawansowane albo kupienie innego wyświetlacza. One Allegro są używane za 40 zł od pewnej firmy, która ma kilkadziesiąt sztuk takich wyświetlaczy z ramką, ze wszystkim, ale one mają stłuczoną tam w niektórych miejscach szybkę, które po prostu działają razem z dotykiem więc można sobie jak ktoś tanio zrobić taki telefon Lumie 930 może u nich sobie kupić druga opcja to jest kupienie samego wyświetlacza bez szybki, ściągnięcie tego starego, wyczyszczenie szybki i wtedy składanie z, z takim nowym, ale tuż tu jest cena 80 zł na LEGO. No i trzecia opcja to kupienie gdzieś na AlieExpressie. Tam nigdy nie wiadomo, czy kupimy oryginał, czy podróbę jakąś. Także wolałbym kupić już ten gotowy cały zestaw w tym sklepie za cztery dychy i mieć święty spokój. No i to by było tyle w temacie. Więcej już mi chyba tutaj yy, ślina na język nie przyniesie. To, co chciałem Wam pokazać, pokazałem Wam. Mam nadzieję, że jak ktoś będzie kiedyś w przyszłości chciał rozebrać taki wyświetlacz, to może trafi na ten filmik i zobaczy miejsca, w których wa warto uważać. To było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.